Tak oto ponownie witam w EMU-TV. Nie, nie chodzi o strusia, ale o nasz jedyny edukacyjny kanał, który po zalogowaniu się SMS-em sam ściąga należności z telefonicznego rachunku. Tylko dla młodych i inteligentnych. Zapraszam na wycieczkę do krainy wiedzy. Zasady są znane. Bawić, uczyć, wychowywać. Wy dzwonicie. My rozwiązujemy wspólnie zagadkę. Oto zwierzę. Jak sami Państwo widzą, jest to kura. Czekamy na telefony, w których powiecie, jakie przymiotniki określają kurę. Oczywiście kura jest w nagrodę. Kogo mam w uchu? Jurek. Halo? Jurek. 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 Witaj, Jurku. Cześć. Mam cię w uchu. Czy potrafisz powiedzieć przymiotniki, albo po prostu powiedz, jaka kura jest? Głupia. Masz rację. Na tej odpowiedzi nam nie zależało, ale masz rację. Ale to nie to. Jaka jeszcze jest kura? Szara. Tak. Szara i mono. 50 zł masz na koncie i doładowanie telefonu. Jaka jeszcze jest kura? Widziałeś jakieś kury? Nie, ale myślę, że kura jest głucha. Nie ma uszu. Tak! Głucha! A jak nie ma uszu, to... Czy jest ładna? Brzydka. Właśnie! Szara, głucha i brzydka. Doładowanie telefonu i ta kura wędrują do ciebie. Możesz z nią zrobić, co zechcesz. A teraz słyszę, że mam na linii nową osobę. Halo? Halo? Jak masz na imię? Jurek. Jurek? A to nie ty, Jurku, przed chwilą dostałeś kurę? Tak, ale teraz dzwonię ze stacjonarnego. No dobrze. Znasz zasady, szczęściarzu. Oto zdjęcie zwierzęcia. Podaj trzy przymiotniki. Co to za zwierzę? To akurat wiem. Jaguar. Jest piękny, kolorowy i błyskawiczny. Wspaniale! Ten jaguar jest twój. Możesz go zaadoptować w zoo. A będzie nosił twoje imię. Jaguar Jurek. Czy to nie brzmi pięknie? Na zakończenie naszej lekcji powtarzam. Jeśli zwierzę kura zastąpimy hasłem film analogowy, a z drugiej strony powstanie hasło film po rekonstrukcji cyfrowej, to film analogowy jest szary, głuchy i brzydki. A film cyfrowy jest piękny, kolorowy i błyskawiczny. W naszej edukacji przedstawiliśmy wszystkie zalety procesu cyfryzacji.